aby można było powiedzieć o tym, że chodzę dobrze z kijkami, to trzeba przejść 500 kilometrów. To trochę jednak jest. I to nie 500 kilka lat, tylko naprawdę w dosyć sprawnym czasie, krótkim czasie. Patrząc na taką osobę, która chodzi z kijkami, okiem amatora, wydaje się, że jest to bardzo proste i tak naprawdę wystarczy sobie kupić kijki i po prostu pójść. Chciałam się zapytać, bo tak jak Pani mówi, tych kroków jest 10, tak? Tu postawa ciała duże znaczenie ma. A czy taka osoba, która sobie po prostu kupi te kijki i sobie chodzi bez oka instruktora w tym momencie, czy ona też osiągnie jakieś rezultaty? Nawet jeżeli nie chodzi o sam sposób chodzenia, tylko też o chudnięcie, bo tutaj się mówi, że to dużą rolę też odgrywa na sylwetkę, prawda? Tak. To prawda. Dużo pytań Pani tutaj zadała w tej chwili, bardzo dużo. No, przede wszystkim właśnie takie podejście jakby funkcjonuje w społeczeństwie, że wystarczy kupić kijki i zwyczajnie iść, tak? Co nie jest prawdą. Każdy sport ma swoje zasady, tak? Nordic walking też je ma. Czy piłką do siatkówki gramy w nogę albo odwrotnie? Gramy? Nie gramy, prawda? Więc kijki, przede wszystkim kijki. Profesjonalne kijki, nie do trekkingu, tylko do nordic walkingu. Prawidłowa technika. Nie jest możliwe, żeby chodzić prawidłowo bez instruktora. Naprawdę. Trzeba pochodzić trochę, jakiś czas, tak jak powiedziałam, takie 3 miesiące bite, trzeba pochodzić pod okiem instruktora. No i dodatkowo jeszcze należy wybrać odpowiednio podłoże. Tak? Kiedyś się mówiło, że można chodzić właściwie wszędzie. Teraz najnowsze badania wskazują na to, że musimy unikać podłoża twardego, czyli kostki, asfaltu i betonu, ponieważ maszerowanie po takich nawierzchniach będzie sprawiało, jakby dostarczało więcej szkód niż korzyści. Więc żeby można było mówić o odchudzaniu tutaj jeszcze dalej, jakbyśmy poszły, to po pierwsze właściwe kijki, właściwa technika i właściwe podłoże. Nie ma mowy, żeby bez właściwej techniki też było to odchudzanie, bo zależy nam na tym, żeby zaangażować obręcz barkową podczas tych 10 kroków, tak? I to wtedy i właściwie wykorzystać kijki, bo kijki w nordic walkingu służą do odpychania, nie służą do podpierania, a większość, jak Pani też zauważyła i może jak Pani widzi, obserwuje, większość trzyma kijki z przodu, gdzieś tutaj. Kijków nie ma z przodu, kijki zostają z tyłu, my się nimi odpychamy, wypychając się, naciskając na pasek, tak? To jest prawidłowa technika, więc żeby można było mówić o odchudzaniu, a to będzie możliwe, ponieważ nordic walking prawidłowy zaangażuje ponad 90% mięśni w naszym organizmie, ale tylko kiedy będzie prawidłowy i wtedy będzie możliwe to odchudzanie. Ale mówię, to jest sprawa też czasu wychodzenia, bo nordic walking trzeba wychodzić go konkretnie i w prawidłowym stylu. Więc jeżeli ktoś chciałby się odchudzać, na własny sposób, jakby też kupując sobie kijki i chodzić sobie we własnym stylu, nie polecam tego, zupełnie tego nie polecam. Lepiej wyjść na spacer bez kijków, naprawdę mniej szkód, bo nieprawidłowa technika będzie nam uszkadzała parę elementów. Przede wszystkim nadgarstki, będziemy sobie niszczyć łokcie, stawy łokciowe i obręcz barkową, tak? Oprócz tego bardzo mocno uszkadzamy sobie też kręgosłup lędźwiowy, więc tutaj prawidłowa technika jest bardzo, bardzo ważna. Więc lepiej na zwykły spacer, intensywny, taki dynamiczny spacer, ale bez kijków. A chciałabym jeszcze zapytać o koszty takich profesjonalnych kijków, ale też kursu. W Polsce to bardzo, ale bardzo różnie się kształtuje. Kijki profesjonalne, takie jak moje, ale to już mówię, to są bardzo sportowy sprzęt, 100% karbonu. Będą droższe wtedy, kiedy będą miały więcej karbonu, więc moje mają już maksa, tak? Czy mają 100% karbonu, więcej nie mogą mieć, więc te kijki już około 500 zł, tak? To już jest drogi sprzęt, ale to jest sprzęt na lata. Tutaj każda rzecz jest wymienna. To mogę wymienić, rękojeść mogę wymienić. Trzy rodzaje końcówki. Są trzy rodzaje końcówki, którą mogę wymienić. Ten jest bardzo fajny, bo to jest all-terrain, więc taki bardzo fajny, kobieca końcówka, którą jakby po zdjęciu, po zmianie jakby nawierzchni nie muszę tej oponki chować do kieszeni, tak? Bo jeszcze jest grot aero, kiedy bucik jakby chowamy do kieszeni i jeszcze taki stricte sportowy zadzior, który ma w sobie tutaj wbudowany amortyzator, który jakby część tego uderzenia, bo w trakcie marszu jakby uderzam, tak? Uderzam kijkiem, wbijając go, uderzam, tak? Nie ten kijek, ten jest wypięty. Czyli uderzam kijkiem, tak? To, co uderzam, to, co wbijam teraz, tak? W tej chwili amortyzuje ziemia, a jeszcze jak mam tutaj zadzior z amortyzatorem, też on będzie część przejmował tego uderzenia. Jeżeli to samo wbije na twardej nawierzchni,
to, co się stanie, to, co wbiłam, wróci tu, tu i tu. Czyli co robi? Uszkadzamy sobie tylko wtedy te części, czyli te stawy są zarażone na jakby zniszczenie. Więc dlatego się nie poleca teraz już tych nawierzchni twardych. A jeszcze w literaturze funkcjonuje ciągle jakby taki pogląd, że można chodzić wszędzie. Co już teraz pomalutku naukowcy niemieccy i duńscy dementują, że jednak nie wszędzie, ponieważ dla dobra tych stawów, dla dobra kręgosłupa lędziowego jednak nie poleca się chodzić z kijkami po utwardzonych nawierzchniach. To tak jak z bieganiem, tak? Nie biegamy, jednak bieganie po chodniku powoduje jednak to dobijanie tego kręgosłupa, niszczenie tego kręgosłupa, tak samo stawów. Żeby biegać, trzeba być zupełnie zdrowym, a Nordic Walking myślę, że daje nam tak dużo dobrego, że to, że wbijamy kijek i odpychamy się nim, ma odciążać nasze stawy. A żeby odciążało, to rzeczywiście musi być konkretne wbicie i odepchnięcie, tak? Na kostce nie jest to możliwe, ponieważ ta oponka będzie się ślizgała. Piasek, który tam się pojawia na wierzchni, też spowoduje, że się bardziej ślizgamy, tak, z tą oponką. Oprócz tego, jak jest mokro, też się ślizgamy. Zaczął też się gdzieś tam ślizga, tak? To nie ma prawdziwego, konkretnego wbicia, tylko to jest taki, ja zawsze to nazywam wirtualnym Nordic Walkingiem na kostce, czy na asfalcie, czy na, tym bardziej na betonie. Sama nie lubię chodzić po tym, bo dbam o ten kręgosłup, dbam o te stawy, tak, żeby ich nie eksploatować i nie niszczyć, więc zawsze na kostkach, betonach proponuję swoim grupom wykonywanie ćwiczeń, więc to są jakieś rotacje, niosą kijki, ćwiczą technikę, ćwiczą długie ramię, albo po prostu to są zwykłe wyrzuty ręki bez wbijania, tak, bez wbijania, bo to, co wbijam jednak na tym asfalcie, na kostce, no to niestety później to muszę odczuć. Autentycznie wtedy zmęczenie tej obręczy barkowej jest dużo, dużo większe. A nie potrzebujemy tego. Nordic Walking ma nam dawać relaks, tak, zdrowie, dobre samopoczucie i to jest w tym najważniejsze, tak? Dążymy do tego, żeby Nordic Walking stał się intuicyjny, nawykowy, bo na początku mamy ogromną trudność, ponieważ jest ileś elementów postawy. Ściągnij łopatki, opuść ramiona, napnij brzuch, ciągnij pępek do kręgosłupa, rozluźnij biodra, tak? Ugnij kolana, pięta pierwsza uderza o podłoże. Pilnuj naprzemienności, pracuj z wahadła ramiennego. Wahadło ramienne to jest to, czyli nie ma pracy takiej łokcia, kiedy ramię jest przyklejone do tułowia, tylko jest praca z wahadła ramiennego, tak? I jak ludzie tyle dostają elementów, bo to są wszystkie elementy jakby postawy, tak? Dochodzi technika do tego, cztery kroki techniczne, po prostu się gubią. I jak mają to wszystko skoordynować, no to niestety dla części to jest bardzo, bardzo trudne. I dlatego mówię, że jedni potrzebują 3 tygodni, drudzy 3 miesięcy, a inni jeszcze 10 albo kilku lat, żeby naprawdę perfekcyjnie nauczyć się chodzić z kijkami, tak? A ile czasu tygodniowo Pani poświęca na treningi i czy ma Pani jakieś swoje ulubione trasy już? Właściwie to mam swoje ulubione trasy, tak? I ja pracuję, tak? Czyli z kijkami ciągle pracuję, więc treningi co najmniej 2 takie z grupami, więc to jest tak 8-10 kilometrów, to razy 2 to mam około 16, plus własny trening, bo ciągle się przygotowuję do kolejnych zawodów. Teraz mamy w przygotowaniu 11 już sierpnia Osielsko, więc kolejne zawody Pucharu Polski, więc to jest zupełnie inny trening, więc to jest trening najczęściej interwałowy, też jakieś, myślę, 10-12 kilometrów. Ja myślę, że około 30 pokonuję z kijami, tak? Jeżeli to jest słabszy dzień, to około 20-25, tak? A oprócz tego normalne życie, tak? Normalne obowiązki matki i też właścicielki firmy, tak? No bo też jakby tutaj funkcjonuje cały czas, muszę wszystko robić tak, żeby ta firma i rozwijała się, i funkcjonowała na podobnych albo jeszcze lepszych obrotach. Na koniec chciałam jeszcze zapytać o plany na przyszłość, bo wspominała Pani o psychologii sportu. Znaczy w tej chwili studiuję psychologię. Jest to jakby też moja, jedna z moich później odkrytych pasji, tak? Wybrałam psychologię, tą taką ogólną oczywiście,
studiuję ją na Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie, więc to jest taka uczelnia jeszcze zagraniczna dodatkowo. Pewnie będzie Pani zapytała, dlaczego ta zagraniczna, dlaczego nie polska uczelnia, ponieważ mam bardzo dużo praktyki na tej uczelni. Dwa razy w roku wyjeżdżam na warsztaty psychologiczne, jakby uczę się praktycznie tego, z czym mogę w przyszłości pracować. Ponadto mam wspaniałych wykładowców właśnie z Ukrainy, więc specjaliści wysokiej klasy, więc dlatego tam. A psychologia dlatego, ponieważ w połączeniu ze sportem, jakby tutaj, dlatego kierunek psychologia sportu, nie jest to typowa terapia, tak? Ja bym nie chciała robić typowej terapii, psychoterapii, tak? Nie czuję się dobrze w psychoterapiach, więc chciałabym pracować z młodymi sportowcami, może z osobami, które będą chciały podciągać się w swoich wynikach. Robię to teraz na sobie, tak? Pracuję ze sobą, jakby ćwiczę na sobie. Piszę teraz pracę, właśnie też psychologia ciała i umysłu na przykładzie Nordic Walking, więc wszystko, co się wiąże, mimo tego, że to jest psychologia, mimo tego, że to ciągle jest, w tym się przewija ciągle Nordic Walking, tak? Oprócz tego planuję jeszcze oczywiście przyszły rok już. Bardzo chcę, żeby w końcu na tej Lubelszczyźnie odbyły się zachody Pucharu Polski, takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia, chociaż te, które organizowałam w tym roku, miały wymiar Pucharu Polski. Nie była to impreza punktowana, tak? W Pucharze Polski. A ponadto to ona miała bardzo wysoki standard i myślę, że dziewczyny też tu opowiadały, że była to bardzo, bardzo fajna impreza. Więc myślę o tym, żeby ten Puchar Polski zagościł w Świdniku. Mam nadzieję, że tak się stanie. Burmistrz obiecał pieniądze, tak? Obiecał, że Puchar Polski będziemy mieli w Świdniku. To przyciągnie zawodników z całej Polski. Dlatego bym bardzo chciała, żeby właśnie i dziewczyny tutaj z tego klubu, żeby też jeszcze inni mogli zobaczyć, no, takich naprawdę wytrenowanych walkerów, walkerki, żeby zobaczyli, w jakim stylu się chodzi, jakie wyniki się osiąga, ale też żeby zobaczyli, ile osób niepełnosprawnych bierze udział w tych zawodach, ile osób starszych bierze, bo to jest jakby aktywność bez żadnych ograniczeń tak naprawdę, więc warto to propagować i warto byłoby to też nagłaśniać. Wiadomo, że taka impreza też przyciągnie media tutaj lokalne, może jakieś ogólnopolskie, zobaczymy, co się zrobić, da się zrobić w przyszłym roku. Więc Puchar Polski na pewno, oprócz tego myślę o Pucharze Lubelszczyzny. To jest taki cykl imprez, w którą moglibyśmy włączyć imprezę Pucharu Polski, ale na przykład moglibyśmy zrobić jeszcze drugą imprezę w Lubartowie, powiedzmy. Dziewczyny chętne są na współpracę, na działanie. Ważne jest teraz, żeby jeszcze samorząd czy władze miasta tak chciały tutaj zainwestować w zdrowie swoich mieszkańców i czyli jakby otworzyć się na taką organizację. Więc myślę, że jeżeli one będą chętne, ja spróbuję pomóc, podpowiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli miasto wyrazi taki akces, to też byłaby to też okazja, żeby Lubartów zaistniał w tym Pucharze Lubelszczyzny. Mam nadzieję, że uda mi się namówić jeszcze jakieś może jedno miasto, bo wtedy byśmy mieli Świdnik, Puchar Polski i Puchar, jakby jedna pucharowa impreza Lubelszczyzny, powiedzmy Lubartów i jeszcze ktoś, tak? Może Nałęczów. Teraz to jest zupełnie abstrahuję, tak? Mówię tak sobie, bo jeszcze tego nie wiem, bo to jest taki świeży bardzo pomysł. Ale myślę, że jest to do zrobienia. Jest chętna właśnie tutaj ta strona, tutaj od Was bardziej, czyli dalej jeszcze Międzyrzec, bodajże Łuków, Drelów, tam są dziewczyny, które chodzą. Jest pan Piech, pan doktor Piech z AWF-u Białej Podlaskiej, który też jest zainteresowany współpracą i propagowaniem Nordic Walkingu, więc myślę, że też coś z tego mogłoby wyjść. Więc mam nadzieję, że to co planuję i że to, o czym mówię, że to będzie do zrobienia i że to autentycznie będzie. Bardzo bym chciała, żeby właśnie tutaj na Lubelszczyźnie, bo to jest jakby ciągle jeszcze taka plama, w której się nie działo nic ogólnopolskiego. Te zawody w Świdniku, które odbyły się w tym roku, czyli to Wychodź Zdrowie z Nordic Walking pod tym moim autorskim hasłem, to się odbyło, to poszło. Już Polski część zobaczyło. I żeby w przyszłym roku, bo część wiem, że część już żałowała, tak? Część, która nie przyjechała, żałowała, że nie przyjechała, że w przyszłym roku przyjedzie na te wszystkie imprezy i będzie tutaj też się z nami świetnie bawić. Więc byłoby fajnie, żeby też tą Lubelszczyznę promować jakby na terenie całej Polski, tak? To byłoby świetne.